Dzisiaj kolejne wyzwanie z poziomu trudności ekspert. Hej, cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blunsów, w kolejnym odcinku z Profesora Zło. Pod poprzednim materiałem zostawiliście ponad 600 łapek w górę, także fajnie by było, gdyby ten wynik udało się utrzymać, zwłaszcza, że dzisiaj mamy... Trudne wyzwanie, znaczy trudne. Nazywa się wyzwaniem Ekspert, ale przyznam się szczerze, widziałem kilka trudniejszych wyzwań z poziomu Easy. Nie jest to najtrudniejszy Ekspert, o czym świadczy chociażby fakt, że ten film nagrywam 11 maja o 15, czyli ten Profesor Zło jest chyba od 2 godzin, od dwóch albo od trzech, ale chyba od dwóch, a mi już udało się go prawie zrobić, więc... No to jakby świadczy o tym, że to wyzwanie nie może być zbyt trudne, skoro tak krótko mi zajął. Tak naprawdę za drugą, drugą, trzecią próbą mi się udało. Jakie mamy powersy, bo na razie tak przeskakuje. Mamy chyba to, tower boosta, takiego klasycznego, który zwiększa atak speed naszych wież. Chcę jednak zobaczyć jeszcze, bo mamy oczywiście ten, co zwiększa nasz przychód. To jest ten chyba mamy Boost Your Income, czyli zwiększa nasz przychód o siedmiokrotność rundy, trzy użycia. No i mamy również klej. I fajne jest to, że mamy ten klej z Dimagem, to jest to Monkey Glue. To jest ten klej z Dimagem, ale jest jeszcze jeden powers, który chcę sprawdzić, ponieważ profesor Zło. Tak, profesor Zło używa Tower Blindness na nas, będzie na, na nas używał tego powersa. I on redukuje. Aha, czyli redukuje mi zasięg ataku moich wiesz o 66%. Okej, okay, no miejmy nadzieję, że to nie będzie jakieś mega, mega problematyczne. No cóż, poprzednio mi się udało, jak się przygotowywałem, zobaczmy, czy uda mi się teraz. Generalnie tak, polecam zacząć od armaty, tu jest takie naprawdę fajne miejsce na armatę jak sobie ją ustawicie na close. Generalnie armaty ustawia się na close Oczywiście, jeżeli mówimy o ulepszaniu w... Lewą stronę, to prawie zawsze ustawiacie ją sobie na close. Oczywiście, właśnie będziemy zaczynali od tego ulepszenia w lewą stronę. To jest taki dosyć start, z którym jestem dosyć zaznajomiony, ponieważ często tak gram również normalnie na tej mapie. Także nie ma tutaj żadnego, żadnego jakiegoś, żadnej niespodzianki. No i co, powoli zaczynamy wysyłać na niego baloniki. Tak, powolutku, powolutku. Mamy naprawdę spoko, ponieważ wszystkie te powersy są dla nas użyteczne. Czy ja nic nie zasłaniam? Mm, aż w sumie niewiele chyba zasłaniam. Mógłbym, się tro mógłbym trochę przesunąć tę kamerę, ale. A w sumie i tak główna walka toczy się w tym miejscu. I tak pozostanie do samego końca. W tym momencie ja sobie dostawiam snajpera, stawiam go tutaj, ustawiam go oczywiście na strong. Jeżeli kogoś ciekawi, jaki jest skrót klawiszowy do zmieniania targetu, ponieważ tak widzicie, ja gram na Steamie. I nie klikam tutaj kursorem ani nic, to jest po prostu tab. Ustawiacie go sobie na strong, e, możecie dać fast shooting, dzięki temu po prostu mniej życia stracimy na tych, e, na tych niebieskich balonach. Teraz ulepszam na bigger bombsy. No i co, wysyłamy na, nie na niego balony, dalej na niego rasujemy. Trochę przyspałem, bo poprzednio jak grałem, pamiętam, że tu już miałem 300 parę przychodu. E, na początku szóstej rundy użyjemy sobie tego powersa. Poprzednio jak grałem, używałem na początku piątej, także myślę, że można też na początku piątej. No nie ma to znaczenia, nie mam jakiegoś, wiecie, specjalnie nie mam jakiegoś planu przygotowanego, bo no tak jak mówię, grałem ten challenge dopiero dwa, dwa albo trzy razy, więc nawet nie zdążyłem e, ogarnąć, co ja tak właściwie po kolei robiłem. Mam tylko na telefonie przygotowałem sobie zdjęcie, jakim ułożeniem wieżyczek udało mi się to przejść i myślę, że to, e, myślę, że to jest tutaj dosyć. Dosyć, dosyć, yy, dosyć istotna sprawa, także postaram się po prostu u, yy, odtworzyć ułożenie, którym udało mi się to przejść, chociaż już teraz widzę, że postawiłem trochę inaczej tę armatę, bo postawiłem ją poprzednio tutaj na samym środku, bo i tak nic tutaj już nie będę stawiał, więc chyba najlepiej byłoby ją na samym środku postawić. No ale dobra, już trudno, jak już tak postawiłem, to no to cóż, no już nic z tym nie zrobię. Dobra, e, w tym momencie tak. E... Użyjmy sobie tego, dlaczego nie? Użyjmy też tego, żeby mieć większy speed atak, e, chociaż nie wiem, czy to dodaje speeda, to ulepszenie, zawsze tak mówię, większy speed atak, a to chyba powoduje, że szybciej pociski lecą. E, I nie wiem, to chyba w konsekwencji daje, zwiększa speed atak, tak jakby w konsekwencji. No i użyjemy sobie tutaj kleju, a dlaczego nie? Chociaż myślę, że bez tego kleju mo można, by, można by się obejść. Mm, no ale użyjmy, ale użyjmy, dlaczego nie? I teraz tak, będę starał się kupić to ulepszenie za 2400, e, także okej, okay, już, już mnie na nie stać, więc już na tym poprzestaniemy, zostawiamy tego snajpera na strong, armatę na close, e, no i tak, i generalnie, e, no póki co, jeżeli chodzi o camo, to nie muszę się aż tak martwić, ponieważ ten snajper widzi camo, E, więc jest to jakby fajna sprawa, ponieważ armaty nie widzą e, balonów z kamuflażem. Potrzebne nam jest do tego Monkey Village. Plus jest niewątpliwie taki, a użyjmy teraz też tego. Wydaje mi się, że mógłbym, no nie wiem, na tym etapie jeszcze wyślę trochę i zastopuję, już nie będę wysyłał. E, w każdym razie na tym etapie wydaje mi się, że mógłbym. O, fajnie, że klej w ogóle jeszcze został. O, zobaczcie, leci kamoraż, ale fajnie, bo wpadł w ten klej. Ogółem miałbym ja postawił, skorzystałbym z tego Monkey Glue w tej sytuacji. E, bo jednak, no tak jak widzicie, trochę, trochę mógłbym oberwać. No i co, teraz gramy Monkey Village. E, Monkey Village, gdzie ja je postawiłem poprzednio? Nie wiem, jakoś muszę zobaczyć, bo mam, niby mam ten telefon przed sobą, ale tak jakoś przytuliłem je do snajpera tak śmiesznie. A dlaczego tak to zrobiłem? No nie wiem, działało, więc zrobię tak jeszcze, tak samo, tak samo ponownie. E, no i generalnie teraz będziemy się starali stawiać. Przede wszystkim ulepszam... Mm. 3-1 na razie, na razie bez widzenia, camo wydaje mi się, że ten sniper na camo sobie poradzi. No i tutaj koniecznie to ulepszenie, już, już jest po zniżce, bo jest Monkey Village. No i generalnie, co robimy teraz? Będziemy sobie stawiali map Maulery. A dlaczego map Maulery? I ważne, żeby było w zasięgu Monkey Village. Możecie to poznać po tym, że zasięg się zmniejsza. Jeżeli zasięg się zmniejsza, no to dana wieża po prostu wypadła z zasięgu Monkey Village. I dobrze jest też przytulić. Te moab maulery do ścieżki. Żeby było jak najbliżej ścieżki. A to dlatego, że on będzie używał tower blindness, tak jak przed chwilą mówiłem, a ono znacznie zmniejsza ręcz naszych wieżyczek. I to tak mega zmniejsza ręcz. Więc jeżeli ręcz będzie taki malutki, to im bliżej ścieżki, tym po prostu większa szansa, że i tak cokolwiek się w tym ręczu znajdzie. Tak. Dobra, mamy jakiś pierwszy pierwszego moaba. Tym się specjalnie nie musimy przejmować. Dwa moab maulery w zupełności wystarczą. Oczywiście na Strong no i tak, teraz bardzo będziemy chcieli kupić sobie to ulepszenie, e, to stunowanie, ono jest nam tutaj bardzo, bardzo potrzebne. Snajpera zostawiamy na strong. E, mamy jeszcze te boosty, w ogóle z nich nie korzystałem, także póki co, e, póki co w, sytuacja wydaje się całkiem bezpieczna. Ogólnie to tak, e, też nie chciałbym, abyście tak myśleli, że. E, że to jest najlepszy możliwy sposób, żeby przejść to wyzwanie. Nie wiem, czy tak jest, nie? To jest sposób, w który ja przeszedłem to wyzwanie, a czy to jest najlepszy, to... to nie wiem. Pewnie nie. <laughs> pewnie nie, pewnie można trochę inaczej te boosty, z tych boostów korzystać, pewnie można to zrobić tak, żeby to było jeszcze bardziej efektywne, tak? Ale ja po prostu chcę, no wiecie, żeby... pokazać wam, jak ja przeszedłem i tyle. Generalnie tak, leci teraz czerwony sterowiec i... Tutaj możemy się wstrzymać. Póki co nie powinno być. Aha, bo tam poleciały jakieś kamobalony, a to nawet tego nie zauważyłem. Dobra, to trochę chyba zmarnowałem klej. Tu już użyjmy boosta. W tym momencie zalecałbym już użycie boosta, bo tak jak widzicie, e, ileć tower blindness na nas. I może postawmy jeszcze jednego map maulera. Map mauler ogólnie. Ustawmy. Może być na close, może być na strong. Obojętnie. Map mauler charakteryzuje się tym, że zadaje bardzo duży damage w pojedyncze jednostki i to jest bardzo, bardzo. Ważne, on ma po prostu duże obrażenia. Kupmy radar, ale prawie, prawie wiecie, prawie zginąłem przez to, że kamo poleciało. Nie wiem, czy widzieliście. E, uciekły mi, jak nie widzieliście, to sobie cofnijcie. Uciekło mi ta, uciekły mi tam jakieś balony z kamuflażem. Jakoś wcześniej nie zauważyłem, że to w ogóle tam leci. No to mogłoby być groźne, bo gdyby ten raż był większy, to bym po prostu wiecie. Fiknął przez rasz, który gra na mnie wysłała. W sensie, który normalnie leci w rundach, a nie który profesor nam mnie wysyła. Ogólnie zapytacie, czy nie można było grać Moap Asasynem tym skillem, który od razu by czerwone sterowce, który od razu niszczy czerwony sterowiec. Eee, próbowałem tak grać. I no, ciężko było, bo wtedy miałem jednego map Asasyna i chyba dwa Map maulery, albo jednego map maulera, bo on jednak jest dosyć drogim ulepszeniem. I no nie dawałem rady. Nie dawałem rady, to po prostu o ile czerwony sterowiec zniszczyłem, o tyle wiecie. To nie jest tak, że to nie jest tak jak skill statku, że on, że map, ma, że map Assassin niszczy, czyli czwarty tier e, armaty, że niszczy automatycznie e, czerwony sterowiec, tylko po prostu powoduje, że on automatycznie zmienia się w, w sterowce niebieskie. A w tym przypadku raczej korzystniej było mieć więcej map Maulerów niż tego skilla, po prostu. E, w tym wyzwaniu raczej korzystnie było e, w ten sposób. No i tak, jak widzicie, popełniłem błąd w ogóle, tam kamą jakieś się przedostało, a i tak udało mi się to przejść. E, bardzo ważne jest to, że przed kamo możecie się bronić klejem. E, pamiętajcie, klej zawsze widzi kamo, jednak nie zawsze e, będzie w stanie te balony z kamuflażem atakować, ponieważ e, nie każdy klej z tych powersów to jest klej, który zadaje damage dodatkowo. Ten zadaje damage, a ten nawet nie wiem. Dissolver Glue, ten chyba też powinien. Ten chyba nie zadaje. I ten nie wiem, czy zadaje, czy GlueStorm zadaje. Chyba nie. GlueStorm chyba pokrywa klejem wszystkie baloniki, ale nie zadaje obrażeń. To tyle moi drodzy ode mnie, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, życzę wam powodzenia w wyzwaniu, mam nadzieję, że ten film nie był zbyt chaotyczny i że łatwo będziecie sobie mogli go powtórzyć, dajcie znać, jeżeli wam się uda zrobić to wyzwanie, no i co, trzymajcie się ciepło, życzę wam miłego dnia, cześć!